Dzień dobry. Dzisiaj Państwu przedstawiamy Renault Fluence z 2012 roku. Tutaj auto z silniczkiem 1.6 o mocy 110 koni mechanicznych. Jest to dosyć stara konstrukcja, więc tutaj spalanie benzyny jest też dosyć wysokie. Oscyluje w granicach 9-10 litrów na 100 km. Dlatego klient zdecydował się na montaż instalacji gazowej. Spalanie gazu w tym przypadku będzie oscylowało około 11 litrów na każde przejechane 100 km. Czyli mamy oszczędność na każdym tysiącu około 210 zł. Została tutaj zamontowana instalacja Landi Renzo Omegas. Tu widzimy na pierwszym planie wtryskiwacze Landi. Tu mamy filtr fazy ciekłej, filtr fazy lotnej. Tam poniżej pod akumulatorem mamy reduktor. Cały komputer sterujący jest tutaj schowany za akumulatorem. Tutaj jest tylko nasze złącze diagnostyczne. I tak, przejdźmy teraz do wnętrza auta. Przełącznik w aucie mamy zamontowany po lewej stronie z wykorzystaniem wolnej zaślepki. Wlew gazu mamy zamontowany pod klapką. Jest to, jak widzimy, dwuczęściowy wlew dokręcany. Tak, zbiornik w aucie mamy zamontowany w miejsce koła zapasowego. Jest to zbiornik 53 litrowy, co daje nam około 42 litrów gazu i zasięg około 430 km. Podsumowując, cena instalacji Landi Renzo do tego konkretnego auta jest to koszt 3000 zł i zwrot następuje po około 14 tysiącach km. Dziękuję i zapraszam na kolejne filmy.